Czy pana zdaniem idee prometejskie są kontynuowane we współczesnej Polsce, czy przypadkiem tego typu organizacje, kluby, fundacje, jak na przykład Klub Jagielloński, nie są kontynuacją tych, no, jak się okazało, szkodliwych dla Polski idei? No, przypomnę, że cała ta opozycja polityczna w PRL swoje takie inspiracje ideologiczne, intelektualne czerpała od Jerzego Giedroycia, Maison Laffitte, który też był działaczem prometejskim i przecież właśnie w Maison Laffitte przetrwała ta idea, koncepcja federacyjno-prometejska i tam kształciły się te kadry no, późniejszej Gazety Wyborczej, ale i w ogóle KOR-u i one to przejęły ster władzy po roku 89 i przypomnę, że trzecia RP jako pierwsza uznała niepodległą, tak zwaną niepodległą Ukrainę, samostyjną w roku 1991, dokładnie 24 sierpnia, w dniu ogłoszenia tej niepodległości. Mówię tak zwaną niepodległą, bo to, że ona była niezależna od Rosji, nie znaczy, że nie była, że była niepodległa, została uzależniona od imperiów zachodnich, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Republiki Federalnej Niemiec. I te oczywiście idee zostały wskrzeszone w skrajnym, takim, w takiej skrajnej formie po roku 2014, kiedy, a w zasadzie już wcześniej w 2004, przypomnę, pomarańczowa rewolucja, no i drugi Majdan roku 2013-2014, kiedy no, uznano te neonazistowskie, nazistowskie w zasadzie władze reżimu kijowskiego. I rozpoczął się proces po roku 2015 ukrainizacji Polski i Polaków. Tak, nie tylko etniczny, kulturowy, ale i także mentalny. Proszę zwrócić uwagę, że ta rusofobia, która jest wśród tych polińskich elit obecnie, ona się znacząco różni od tego, co było nam serwowane jeszcze 10-15 lat temu, bo mówiło się tak, że no, wyzwolimy Rosję od Putina i Rosjanie będą naszymi braćmi, tak jak Białorusini, Ukraińcy. A tymczasem teraz wszystko, co rosyjskie, niezależnie kto tam rządzi, jest uważane za nieczyste rytualnie, więc jest to sakralizm typowy dla cywilizacji właśnie żydowskiej i ideologii nazistowskiej, czystej etnii banderowskiej, nazistowskiej, charakterystycznej dla właśnie nazistowskiej Ukrainy. Więc mamy do czynienia z ukrainizacją Polski, ze wszystkimi tego straszliwymi konsekwencjami, także tą agenturalną penetracją. Proszę zwrócić uwagę na środowiska Sakiewicza, na środowiska partii rządzącej. One w tej chwili mówią propagandą ukraińską i tą nazistowską, bo to nie jest propaganda, powiedzmy, Kuczmy, Janukowycza, czy wcześniej nawet tego pierwszego prezydenta Krawczuka. To jest propaganda właśnie tych skrajnie nazistowskich i syjonistycznych po Zeleńskim, po linii Zeleńskiego formacji. No właśnie, tak żeśmy doszli do naszych dzisiejszych czasów. Czy na zakończenie jakieś posili, spróbowałby pan jakieś podsumowanie tej sprawy prometeizmu, że jednak to nie była tylko sprawa aktualna, wtedy była najbardziej aktualna w czasie II Rzeczpospolitej w okresie międzywojennym, ale tak naprawdę skutki prometeizmu odczuwamy po dziś dzień i niestety wszystko na to wskazuje, że jeszcze przez wiele lat będziemy się musieli z tym zmagać. Tak, tu trzeba jasno sobie powiedzieć, że jest to idealizm teorii opoznawczy szkodliwy, który wywodzi się po pierwsze z imperializmu jagiellońskiego, raz, z insurekcjonizmu temu podporządkowanemu, dwa, i przede wszystkim z idei no, wszelkiej rusofobii, którą jednoznacznie określił Roman Dmowski, no, piętnując tych insurekcjonistów, że bardziej nienawidzili Rosji niż kochali Polskę. To znaczy, że w imię nienawiści do Rosji byli w stanie poświęcić Polskę i Polaków, więc tak naprawdę bardziej nienawidzili Polaków niż Rosjan, oczywiście przebierając się w patriotyczne piórka. Jest to idea szkodliwa, antypolska i którą należy na równi potępić z ideologią nazistowską, dlatego że ona doprowadziła do
Raz, klęski powstań XIX-wiecznych, dwa, do klęski polityki II RP i samej II RP, no i w końcu doprowadziła do ukrainizacji Polski, z którą mamy teraz do czynienia, podporządkowania ziem polskich Ukrainie całkowitemu, a tym samym no, oczywiście tym, którzy za Ukrainą stoją, czyli międzynarodowej finansjerze i rewizjonistom niemieckim. Przypomnę, że już pan Germanie na początku XX wieku śmiali się z tej idei jagiellońskiej, pisząc, że Polacy w swoim idealizmie nie dostrzegają, że te narody, jak Ukraińcy, już wyswobodziły się spod wspólnej idei Rzeczpospolitej obojga narodów i są nastawione negatywnie do Polski i Polaków, co się już udowodniło w okresie 1918-1919 podczas wojny o polski Lwów, no i później w okresie II wojny światowej. Doprowadziło to właśnie do rzezi wołyńskiej, ta idea, i dlatego powinna być potępiona jako zbrodnicza na równi z nazistowską.